Zwodowaliśmy pierwszą jednostkę z serii 4 dla norweskiego armatora Norled. Cały proces wodowania trwał 10 dni. Rozpoczęliśmy go od przesunięcia jednostki na dok pływający, po czym musieliśmy przystąpić do zmiany podbudowy na killbloki, wstawić jednostkę na killbloki i uzupełnić powłokę manarską. Jednostka zgodnie z terminem i harmonogramem założonym na samym początku w zakresie wodowania zmieściła się w tych ramach czasowych i jednostka opuściła dok w ostatnim dniu planowanym do wyjścia. Norweski armator Norled jest prekursorem jednostek ekologicznych, których obecnie eksploatuje około 80 sztuk. Do tej pory stocznia remontowa Shipbuilding wybudowała 6 jednostek, które są z sukcesem eksploatowane do tej pory. Kolejne 4 jednostki mocnią flotę norweskiego armatora przy naszym udziale.